Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Days Gone. Zostaw oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek i mam nadzieję, że nie wbiłeś tu tylko po tytule, bo znalazłem tu bunkier. Jesteśmy w obozie Beer Creek Hot Springs i tutaj macie ten domek. A zajęło mi szukanie tego bunkra 7 minut, nie? Tu jest bunkier, w tym miejscu. To do środka. Więc zejdźmy sobie i zobaczmy, co tam na dole znajdziemy. Na pewno znajdziemy jakiś schemat, na pewno będzie to kolejne miejsce, do którego będziemy mogli się później teleportować. Tu Radio Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. Wielu z was pewnie nie pamięta zimnej wojny, ale życie w jej czasach było istnym piekłem. Za każdym razem, kiedy słyszało się przelatujący samolot, myślało się, że to już koniec, że zaraz spadnie na nas atomówka. Był to też czas czerwonej paniki. Nie wiedzieliśmy, czy nasz sąsiad to Amerykanin, krwawiący na czerwono, niebiesko i biało, czy czerwony do szpiku kości komunista. Trudno było o zaufanie. Mój ojciec, pokój jego duszy, nauczył mnie, że w mrocznych czasach bezpiecznie jest tylko pod ziemią. Co z nim zbudowałem swój pierwszy... Obóz... Nie rozumiem, czemu tu jest 86%, nie? Jakby... Łowca obozów, okej. Okay. Mając bunkier, wiesz, że nawet jeśli kraj wywróci się do góry nogami, wystarczy otworzyć właz, zejść po drabince i już jesteś bezpieczny ze swoim radiem i zapasem żywności i amunicji. Nic się nie zmieniło. Lepiej wykopać sobie bunkier niż grób. Tu Mark Copeland z radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwom. Ach tak, Cope? A jak to się skończyło dla tych biednych drani z tego, w którym właśnie byłem, he? Zgaduję, że nie najlepiej, bo wszyscy już dawno nie żyli, kiedy dotarłem na miejsce. To prawda. Dobra, motocykl zostawiłem gdzieś tutaj. W poprzednim odcinku. Tylko niestety mi się zombiaki tu zalęgły. A na szczęście tylko 4. Ale proszę się nie odwracać, proszę pani. No i dobra. Wyczyszczone. O, jeszcze jeden. Spoko jest ta broń, bo ona na dwa hity ściąga tych zombiaków. Dobra, wsiądźmy. No i jedźmy dalej do naszego questa. Odkryliśmy sobie taki dość spory kawałek mapy teraz dzięki temu. Tu jest w ogóle strefa lęgowa, więc będziemy musieli troszeczkę się pobawić zaraz. Zaraz naszą amunicją i oczywiście koktajlami Mołotowa. Czy ja nie instalowałem tłumika do tego samochodu? No kurna, trochę was tu łazi. Nie powiem, że nie. Wrócę później. Dokończę wypalanie tych gniazd. Nie. Robimy to teraz. Zrobimy to oczywiście teraz. Chciałbym trochę tych zombiaków pościągać, żeby nie mieć zaraz problemu z nimi.
I to nie jedno. Serio, tylko jeden się czaił w środku? Ty już nie żyjesz, nie drzyj tak mordy. Naprawmy sobie przy okazji. Pewnie zaraz trochę złomu się znajdzie. Pocztówka Marion Forks, turystyka, znajdźka. Okej. Dobra, gdzie jest kolejne gniazdo? Szczerze to ja jestem na tyle mocny, że mogę po prostu chodzić tutaj i to rozwalać. Nie muszę się skradać jakoś zbytnio. Bo nawet jak zombiaka zachodzę w ten sposób, to i tak on mnie nie wykrywa. No proszę, a to ciekawe. To był człowiek, czy to zombiak? Dobra, gdzie to jest? Na górze gdzieś? Są tu jakieś schody gdzieś? Na drugie wyjście znalazłem, nie? No ale schody jakieś tu muszą być na górę. Dopiero tego zombiaka ściągnąłem, już się drugi nim żywi, nie? Ej, come on, gdzie tu są? A tu są schody, Jezu. Zamknięte. O. Nie da się. Zaraz coś wykombinujemy. To nie złe drzwi. Albo i nie wykombinujemy. No nie wejdę tam na górę, nie ma opcji. Nie otworzy się. Możliwe, że kiedyś będę mógł tu wrócić. W to miejsce, żeby to zbadać. Dobra, no idźmy dalej. Kurna, ten motocykl strasznie daleko zostawia. Są jeszcze cztery takie strefy. Smród gniazda. Musi być gdzieś tutaj. Nie to. Dobra. Kurwa, gdzie ona drze mordę? Na górze? Bo na górze, nie? Ta. Na górze drze mordę. Dobra, kolejne było tu gdzieś, dobra. Zaznaczmy sobie. O kurczę, trochę daleko. Tu w ogóle jakiś potok jest jeszcze. Okej. Przejdźmy w taki... O, tu ich trochę więcej chyba jest. No, trochę ich tu więcej siedzi. No
No i dobra. Wszystkie na raz wykończone. Naprawmy. No i idźmy rozwalić dalej. Muszę być blisko gniazda. Czuję smród. Ile mogę mało to zrobić? Dwa. No to całe szczęście jest w takim razie zrobimy. Gniazdo. Tak, spalmy je. O kurna. Wow, no było ciężko. Nie powiem, że nie. Nie mam czym tego naprawić w tej chwili. Ale nie chcę tego zniszczyć do końca, bo jest to dość dobra broń na te zombiaki i nie tylko w sumie. Tego się rozejrzę trochę po tych samochodach, które tu są. Może coś znajdę, trochę złomu. Motocykl? Kurwa, patrol skuterów. Skąd ma się taki motor, co? No właśnie. Gdzie on nie jest? Zdawało mi się. Gniazdo musi być gdzieś blisko. Dobra, ściągnijmy trochę tych zombiaków, zanim tam wejdę znowu, bo... Przed chwilą to się źle skończyło, zobaczcie ile ich tu jest. Dobra. Mamy to. Załadujmy sobie mołotowa. Dobra. Mamy to. Wydajemy trochę tych bandaży. Bo możemy sobie je dorobić bezproblemowo. Dobra, i zostało ostatnie tutaj. Okej. O, jest złom git. Może naprawię trochę.
Aha, mogę za te trzy też ulepszać sobie. Dobra, okej. Okay. Myślałem, że jak mam. Że jak mam takie dość duże uszkodzenie, to nie jestem w stanie tego naprawić jakby w ogóle, a jestem w stanie naprawić o parę procent git. Zeskoczyły na dół. Co tu się odjebało? Może warto się trochę rozejrzeć. Do góry już nie wejdzie, jak już zeskoczyła. No nie gadajcie, że tu jest tylko ten. Naprawdę tu jest tylko ten kill-off? Nic tu więcej nie ma? Ja, to nie jest do toporek, kurwa. A nie mogę nawet tak zeskoczyć z tak w niskiej wysokości. Bez sensu trochę. Dobra. Leżę kolejne dwa. W tym bagażniku coś może być? Czy nie? Może być coś. Miałem nadzieję, że jakiś złom znajdę. Niestety nie. Szmata. Dobra, ostatnie gniazdo. Rygański przemysł Dobromir. What? Pomysłowy Dobromir, kurwa. Na górze. Okej. 100% git. I nowa umiejka. Chyba zniszczyłem broń do końca. Fuck. Nie mogę nawet jej uszkodzonej podnieść. To była najlepsza broń, jaką miałem. Kurde. Szkoda. Noga stołkowa. No, nie mam wyjścia. No, nie mam wyjścia. Muszę ją wziąć. Coś tu jeszcze jest? Nie. Zejdźmy na dół i zobaczmy, czy czegoś na dole jeszcze nie ma. Ja powiem wam, że o wiele przyjemniej gra mi się w tego Days Gone'a niż w Mafię Trójkę, chociaż jest to dość mocno podobne jakby tym, co musimy robić, nie? Czyli w Days Gone'ie też jakby zwiedzamy cały czas mapę i odwalamy cały czas praktycznie to samo wszędzie. Ale jednak bardziej mi się to podoba niż w Mafii, gdzie musiałem tak naprawdę. A czekajcie, bo tu też jest drugie piętro jakby, które nie jest połączone z tamtym. Dobra. Wszystko co się dało zebraliśmy. W Mafii mi się to mniej o wiele podobało. Tutaj jeszcze nie mam jakby przesytu tym, że muszę robić cały czas to samo. Dobra, wrócimy sobie po motocykl, bo to trochę daleko wziął i został nam. Przydadzą się. Zrość licha. Okej. Przy okazji tu na stacji będę mógł zatankować. Jest bak, jest. Znaczy kanister właściwie.
Przydałoby się znaleźć jakieś nowe te rzeczy, sterydy, żeby dodać sobie kondycji w tej postaci. Może tu coś znajdę. Pamiętam. Zamknięte na głucho. O, myślałem, że tu wejdę. Czyli tu nie wszystko jest oznaczone na mapie, jakby, co możemy robić. Nie da rady. Tu też zamknięte. Myślę, że w przyszłości jakiś wytryk będę miał pewnie. Do czegoś takiego. Dobra, przy motocyklu chyba nikt się nie czai, więc git. Sprawdźmy furkę. Pięciarz, nice. Praktycznie już nie miałem, więc się cieszę. Dobra, podjedźmy najpierw na stację. Okej. No to jazda. Dolejmy sobie do pełna. Świetnie. No i zobaczmy, gdzie nas teraz ten quest prowadzi. Co jest, kurwa? Jezu! Znowu tam poje... Kolejny śmigłowiec Niro. Ale jego będziemy już śledzić w kolejnym odcinku. Na teraz to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek i widzimy się jutro w następnym odcinku. Trzymaj się. Cześć!